Dobry wieczór Państwu, nazywam się Kasper Kociumbas, jestem wiceprzewodniczącym Forum Młodych Dyplomatów we Wrocławiu i chciałbym powitać naszych dzisiejszych gości. Serdecznie witam Jarosława Walkowicza, wiceprzewodniczącego Forum Młodych Dyplomatów, twórcę wydarzeń w ramach Nowej Konfederacji, żywo zainteresowanego badaniami z zakresu polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, a także polityki zagranicznej Chin. Witaj, Jarku. Dobry wieczór. I witam serdecznie naszego drugiego gościa, pana Błażeja Miernikiewicza, aktywistę związanego z Extinction Rebellion, popularyzatora wiedzy o klimacie. Witaj, Błażeju. Witam. Dobry wieczór. Serdecznie witam panów raz jeszcze. Dziękuję za to spotkanie w tych niełatwych czasach. Więc może dosłownie chwileczkę o tych niełatwych czasach. Błażeju, powiedz, jak wpłynęła epidemia koronawirusa na twoją codzienną pracę? No, oczywiście wpłynęła bardzo negatywnie, bo ja głównie się zajmuję działaniami w Extinction Rebellion. To jest taki ruch trochę oporu przeciwko bezczynności władz, więc my się zajmujemy głównie protestem, bo uważamy, że rządy praktycznie wszystkich krajów lekceważą katastrofę klimatyczną, czyli największe wyzwanie, jakie kiedykolwiek stało przed ludzkością. No i to robimy między innymi wychodząc na ulicę, organizując protesty, blokady, marsze. I no, w tych warunkach pandemicznych to jest oczywiście dużo trudniejsze, więc trochę tego mamy w tej chwili mniej. I ta druga działalność, którą się trochę zajmuje, czyli popularyzowanie tej wiedzy, głównie właśnie wiedzy o klimacie, też na tym ucierpiała, bo miałem ileś jakichś spotkań z młodzieżą poumawianych i to się wszystko podwoływało już tam w kwietniu, w maju. Także no oczywiście jest trudno. Jasne, oczywiście to zrozumiałe. Jarku, powiedz, jak pandemia wpłynęła na twoją działalność? Czy coś się zmieniło w ramach na przykład Nowej Konfederacji? Zarówno Nowej Konfederacji, jak i Forum Młodych Dyplomatów, tutaj jako FMD, no byliśmy zmuszeni przerzucić się do digitala, tak jak mnóstwo innych, szczególnie organizacji międzynarodowych, stąd też ten ogólnopolski tydzień dyplomacji robimy online, a nie offline w każdym mieście oddzielnie. To myślę, że też ma swoje zalety, ponieważ każdy może obejrzeć ten temat, który go interesuje, niekoniecznie to, co się znajduje w jego mieście, tym bardziej liczę, że zainteresujemy osoby mieszkające niekoniecznie w miastach, gdzie mamy swoje oddziały. Natomiast Nowa Konfederacja dokładnie tak samo. No, pracę tutaj zacząłem już w trakcie pandemii, więc wdrażanie w te debaty online miałem co prawda już wcześniej, natomiast tutaj, więc tutaj wejście było dużo łatwiejsze. No i myślę, że rozwój tutaj zauważam pewien już utrzymanie pewnych standardów audiowizualnych chociażby i myślę, że będziemy, ogólnie rynek będzie szedł w tę stronę, że te debaty czy spotkania, wydarzenia w knajpach bądź w miejscach do tego przeznaczonych będą w mniejszości być może. Rozumiem. Teraz chciałbym przejść już do meritum naszego spotkania, którego motywem przewodnim jest nasz temat, czyli przyszłość Arktyki, a teraźniejszość zmian klimatu. Więc zapytam moich dzisiejszych rozmówców, czym jest Arktyka i jak możecie ją scharakteryzować z perspektywy tego, czego wy konkretnie się zajmujecie? Poproszę Błażeja o głos. Jeśli chodzi o Arktykę, to są dwie definicje tego regionu, tego obszaru. Jedna mówi, że to jest ten region zamknięty izotermą 10 stopni Celsjusza lipcową, czyli tam, gdzie jest średnia lipcowa mniej niż 10 stopni, to jest Arktyka. Czyli no generalnie okolice bieguna południowego i w stronę koła podbiegunowego. No i druga definicja to jest, mówią, że to, co wszystko jest w kole podbiegunowym, północnym, to jest Arktyka. No ona ma też taką słabość, że te tereny, które się łapią na koło podbiegunowe, się bardzo mocno różnią, bo na przykład się łapie spory kawałek Szwecji, który się no, mocno różni od Grenlandii czy od Islandii nawet, bo tam już występują na przykład lasy. A według tej klimatycznej definicji izoterma 10 stopni,
no to generalnie to się pokrywa też z zasięgiem występowania lasu, czyli to też jest taki obszar, gdzie lasy już nie rosną. Mhm. Jasne. Jarku, powiedz, czym dla Ciebie jest Arktyka? Tak naprawdę Pan Błażej wyczerpał temat. Mogę powiedzieć, że dla mnie w naszym, myślę, też ujęciu osób zainteresowanych polityką międzynarodową, Arktyka no to przede wszystkim jest miejsce do niedawna właściwie mało znane, prawda? Nikt się tym za bardzo nie przejmował. Ta Arktyka bliższa nam, czyli rosyjska, powiedzmy po stronie rosyjskiej, no, nie leżała w polu niczyich zainteresowań. Teraz to się zmienia właśnie ze względu na przede wszystkim zmiany klimatyczne. Do tego oczywiście dojdziemy. Więc powiem krótko. Obecnie Arktyka jest to bardzo interesujące pole rywalizacji. I do szczegółów tej rywalizacji za chwileczkę przejdziemy, ale chciałbym jeszcze zapytać Błażeja o drugą część naszego spotkania, czyli teraźniejszość zmian klimatu. O czym właściwie możemy mówić teraz w Arktyce? Co się tam dzieje? No, w Arktyce taka bomba, ogromna, gigantyczna bomba z opóźnionym zapłonem, znacznie większa niż wszystkie bomby atomowe, jakie ludzkość wyprodukowała. Tam się skupia, najbardziej jest widoczny wpływ globalnego ocieplenia przez zmiany klimatu, którą myśmy wywołali, emitując do atmosfery gazy cieplarniane, przede wszystkim dwutlenek węgla, ale też metan i podtlenek azotu. Dzisiaj dwutlenku węgla mamy prawie o połowę więcej niż 150 lat temu w atmosferze. Może to jest gaz cieplarniany, to atmosfera się nam ogrzewa, a ogrzewa się najszybciej właśnie tam, w Arktyce. To wynika między innymi z tego, że w Arktyce topi się lód morski. Tak, w odróżnieniu od Antarktydy, która, gdzie biegun południowy jest przykryty dużą połacią lądu, w Arktyce ten nasz biegun północny jest pokryty Oceanem Arktycznym i on w zimie pokrywa się lodem, w lecie ten lód rozmarza, no ale do niedawna on nie rozmarzał w całości, znaczy tego lodu, który zostawał na lato, było bardzo, bardzo dużo. Znaczy tak już nie jest. W porównaniu do lat 70. XX wieku, czyli to jeszcze nie tak dawno, bo 50 lat minęło, ten minimalny zasięg arktycznego lodu skurczył się o 3/4. Czyli na koniec arktycznego lata lodu w Arktyce jest o 3/4 mniej niż było w latach 70. Na efekt jest taki, że bardzo mocno zmniejsza się albedo, czyli ta zdolność Ziemi do odbijania promieni słonecznych. Czyli jak mieliśmy tam lód, jak mieliśmy tam śnieg, to one odbijają bardzo dużą część promieniowania słonecznego, gdzieś tam między 70 a 80%. I jeśli w to miejsce pojawia się czarny ocean, to on prawie całość tego promieniowania pochłania, więc Arktyka się bardzo szybko nagrzewa. Czyli jeśli my globalnie mówimy, że od tego okresu przedprzemysłowego temperatury średnio na Ziemi wzrosły nieco ponad 1 stopień Celsjusza. W Polsce, jak porównamy zeszły rok do roku 1850, to mamy już 3 stopnie Celsjusza. Natomiast w Arktyce to jest 7, to jest 8, bywa 10 stopni w niektórych regionach Syberii. No to powoduje ogromne, ogromne perturbacje dla całego systemu klimatycznego Ziemi, bo w Arktyce jest bardzo dużo metanu. I on występuje w dwóch postaciach. Jedna to jest taki ukryty metan w postaci roślinności, która jest zamarznięta w czymś, co myśmy do niedawna nazywali wieczną zmarzliną. I ona się topi. I wegetacja taka beztlenowa powoduje, że tam się wydziera całkiem sporo metanu. No i drugi element to są złoża uwolnionego metanu, czyli klatraty metanu, które znajdują się w wodach szelfowych, także właśnie w Arktyce. Zresztą one występują wszędzie na szelfach kontynentalnych, ale że w Arktyce te warunki klimatyczne się mocno zmieniają, te klatraty są nietrwałe, znaczy jeśli jest cieplej, to one uwalniają metan. I w tej chwili gigantyczne kolumny metanu w Arktyce się uwalniają do atmosfery. A metan jest około 25 razy ma silniejszy efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla.
mówię, że mamy ogromne problemy w skali globalnej, to ocieplenie będzie bardzo szybko przez to przyspieszało. Ja jeszcze pozwolę sobie dopytać. Wspomniałeś o czynniku ludzkim związanym z emisją gazów cieplarnianych. Czy to nie jest tak, że obecnie możemy mówić o większej ilości czynników? Czy nie jest tak, że na przykład stopniały lód, czy w zasadzie lód, który jeszcze mamy, on ulega kolejnemu zniszczeniu na przykład przez działalność statków? Słyszałem też o przyczynie, jaką jest zmiana prądu morskiego z Morza Północnego, który wpływał na Ocean Arktyczny. On ponoć dużo zwiększyła się jego temperatura, wobec czego wpływając do Arktyki, ciepły prąd przynosi cieplejszą temperaturę, która dodatkowo powoduje degradację lodu. Więc możemy śmiało powiedzieć, że tych czynników jest więcej? Czynników, które wpływają na zmianę klimatu, jest oczywiście bardzo dużo. I w tej klimatologii zwykle mówi się o dwóch rodzajach czynników. Jeden rodzaj to są wymuszenia klimatyczne, czyli coś, co jakby przychodzi spoza systemu klimatycznego. I drugi to są wzmocnienia. I teraz tym czynnikiem, który całą tą lawinę zdarzeń wywołał w przypadku bieżącej zmiany klimatu, no to naukowcy są absolutnie przekonani, że to są antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Natomiast my stopniowo uwalniamy te różne sprzężenia zwrotne, które już są jakby naturalne, one są wpisane w ten nasz system klimatyczny, one były uśpione. Natomiast podniesienie temperatury powoduje to, że one się stopniowo uwalniają. I tych sprzężeń oczywiście jest dużo, dużo więcej. Oprócz topnienia pokrywy lodowej, arktycznej, to jest te emisje metanu, o których mówiłem, ale to jest też na przykład większa częstotliwość susz, które też powodują pożary i wyjaławianie gleby. Gleby też są ogromnym rezerwuarem dwutlenku węgla, więc tak, możemy się też spodziewać tego, że tutaj z tych źródeł też gazy cieplarniane będą pochodziły. No i faktycznie jest też tak, że jest duża obawa o skuteczność transportu w ogóle ciepła z tych obszarów równikowych do obszarów podbiegunowych, które u nas na przykład się odbywa za pomocą prądu zatokowego, Golfstromu. No bo jest takie podejrzenie, że w sytuacji, gdy większa ilość lodu Grenlandii będzie się topiła, to dopływ słodkiej wody spowoduje osłabienie działania tego prądu. No i może się zdarzyć tak, że ciepła, które dzisiaj do nas dociera z tych ciepłych obszarów zwrotnikowych, będzie docierało mniej, czyli u nas będzie ten efekt słabszy, ale będzie dużo jeszcze bardziej gorąco w tych obszarach tropikalnych czy zwrotnikowych. I tutaj na razie postawmy kropkę w kwestii zmian klimatu. Teraz poproszę Ciebie, Jarku, byś powiedział nam, co obecnie dzieje się w Arktyce z perspektywy relacji między państwami, jakie tam mają miejsce, ale żebyśmy mogli to lepiej przedstawić, poproszę Cię jeszcze o krótką charakterystykę, jakich w regionie mamy graczy. Może zacznę od rysu historycznego, bardzo krótko. W czasie zimnej wojny, no to oczywiście graczami tam były przede wszystkim i głównie Stany Zjednoczone i Rosja. I jednym z takich głównych celów Arktyki było to, że Arktyka stanowi bardzo dobre miejsce ze względów militarnych do przeprowadzenia szybkiego ataku nuklearnego, ponieważ jest stamtąd dużo bliżej niż z wybrzeży Rosji, tych wschodnich bądź zachodnich, do chociażby Waszyngtonu. W latach 90. w czasie tak zwanej pauzy geostrategicznej, jak mówią eksperci, tak jak już mówiłem, było o tym bardzo, o Arktyce się prawie nie mówiło. Ten renesans nastąpił dopiero w latach 2000, natomiast w 96 roku została powołana Rada Arktyczna, w skład której wchodzi 10 państw, właściwie 8, jeśli Wyspy Owcze i Grenlandię
są, jako że są terytoriami zależnymi od Danii. Natomiast istnieje tam również są państwa o statusie obserwatora, jest tu między innymi Polska, od pewnego czasu również Chiny. Natomiast ci bezpośredni gracze, to jest tych 8 państw mających bezpośrednio swoje tereny w Arktyce, z czego 6 to jest, bądź 7, są to państwa zachodnie. I przede wszystkim znowu rywalizacja toczy się przede wszystkim między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Podobnie właśnie ma renesans ta sytuacja, gdzie jest to miejsce, które może w pewien sposób zaszachować przeciwnika w razie konfliktu, jeśli chodzi o atak nuklearny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo sytuacja mało prawdopodobna, ale wciąż ważna. Arktyka dla Rosji przede wszystkim stanowi o jej tak zwanej głębi strategicznej. To właśnie w czasie zimnej wojny w Arktyce były bazy okrętów podwodnych radzieckich, gdzie one mogły się chować dosłownie przed okrętami amerykańskimi. Natomiast teraz wraz z rozmarzaniem lodów arktycznych, to staje pod znakiem zapytania. To przede wszystkim. Powiedziałbym też, na przykład Wielka Brytania ma swoje tam interesy, bardzo jej zależy na tym, aby tam była właśnie istniała swoboda żeglugi, ponieważ Arktykę możemy opisać krótko, że państwa mają tam swoje interesy ze względu na geopolitykę i energetykę, ze względu na badania oraz transport, ponieważ ta już chyba wydaje się sławna droga arktyczna, też ten nowy arktyczny szlak jedwabny, o którym Chiny jakiś czas temu mówiły, jest dużo, dużo krótszą drogą, bardziej opłacalną dla armatorów niż droga przez Cieśninę Malakka, Ocean Indyjski, aż na Morze Śródziemne. Więc tak bym w skrócie to powiedział. Mhm. Oczywiście, ja jeszcze tylko dodałbym dosłownie jedną rzecz, że na wstępie twoja wypowiedź na temat historii, ja bym jeszcze dodał bardzo istotne teorie, na przykład teorię geopolityczną George'a Rennera, wybitnego profesora z Uniwersytetu Colorado, który już bodajże w latach 30. czy 40. przewidywał tego, że właśnie skrócony dystans, jaki dzieli geograficznie Rosję i Stany Zjednoczone Ameryki, to stanowi to po prostu świetny obszar do walki lotniczej, ale też może stanowić pewne połączenie czegoś, co on nazywał dwoma heartlandami. Oczywiście ten pierwszy to jest ten, który my znamy z teorii Mackinderowskiej, natomiast drugi to już jest jego autorski pomysł, dotyczy Kanady i Ameryki Północnej. Więc widzimy, że bardzo dużo... Też można powiedzieć, że ta rywalizacja w Arktyce obecnie jest niejako powrotem do takich XIX- czy XX-wiecznej rywalizacji państw opartej przede wszystkim na sile oraz zdolnościach wojsk, ponieważ Arktyka nie jest miejscem, gdzie te państwa... Nie jest naturalnym miejscem, gdzie są granice państwowe, tak jak ma to miejsce chociażby w Europie. I tam przede wszystkim liczy się siła wojsk oraz bazy. I to jest równie ważne. Oczywiście to jest podstawa. Warto też wspomnieć, że obecnie trwają konflikty, czy może bezpieczniej powiedzmy mają miejsce pewne negocjacje, chociażby w stosunku do grzbietu Łomonosowa. Negocjacje między stroną rosyjską, stroną kanadyjską, a także stroną duńską ze względu na przynależność Grenlandii. Tam państwa na podstawie prawa morza roszczą sobie pretensje do szelfu kontynentalnego. Mamy z tego roku działania Federacji Rosyjskiej wobec archipelagu Svalbard. Także to wszystko, co widzimy, składa się na obraz, że w Arktyce dzieje się bardzo wiele i ta pozostaje wciąż regionem niedocenionym, może mało widocznym, ale tak na pewno nie jest z perspektywy Polski. Ja teraz poproszę Ciebie, Błażeju, czy mógłbyś scharakteryzować polską historię
związaną z badaniami Arktyki. Naszą obecność w regionie i tego, jaki mamy, ma to wpływ na zmiany klimatu. Nie jestem jakimś znawcą historii naszych badań arktycznych. Wiem, że od dłuższego czasu polskie stacje polarne tam działają i prowadzą badania naukowe i to jest na pewno ciekawe i cenne. Natomiast no, oczywiście my jako Polska nie jesteśmy państwem arktycznym i myślę, że z naszego punktu widzenia to te badania to są fajne i ciekawe i na pewno się mogą przyczynić do informowania świata o skali problemu, jaki znajduje się świat, bo to, co się dzieje w Arktyce, to jest tylko przedsmak tego, co czeka nas wszystkich, tak? Bo tak jak mówiłem, my mamy dzisiaj ocieplenie na poziomie globalnie 1 stopnia Celsjusza, ale według prognoz IPCC w roku 2100 to będzie między 3 a 4 stopnie. I dla Arktyki to już się wtedy zakłada tych stopni kilkanaście. No i to rzeczywiście jest dramat, to jest już załamanie cywilizacyjne w skali globalnej. I to, co się dzieje w Arktyce, to oczywiście jest ciekawe, tylko że w Arktyce są jakieś tam interesy, są te węglowodory i szlaki tranzytowe, ale to, co się dzieje w Arktyce, mi się wydaje, że wpłynie na sytuację geopolityczną bardziej globalnego południa, bo te procesy, które się dzieją w Arktyce, one przyspieszają bardzo mocno ogrzewanie globalne i będą powodowały, że wiele miejsc właśnie na globalnym południu, w Afryce, w Azji, w Ameryce Środkowej stanie się w ogóle niemożliwym do życia i stamtąd mogą popłynąć, czy popłyną zapewne gigantyczne fale migracyjne, więc ten efekt rozmrażania Arktyki ja widzę właśnie bardziej taki globalnie rozproszony, że on będzie większy poza samą Arktyką. No, też myślę, że on bardzo mocno dotknie samą Rosję, bo duża część potencjału wytwórczego czy eksportowego Federacji Rosyjskiej jest właśnie położona poza kręgiem polarnym, czyli w Arktyce, gdzieś blisko wybrzeży tych północnych Eurazji. I teraz tak szybkie ogrzewanie się klimatu w Arktyce powoduje gigantyczne problemy gospodarcze, czy spowoduje, bo to dopiero jest preludium dla Rosji, bo wszystko jest zbudowane na wiecznej zmarzlinie. Wszystkie domy, wszystkie fabryki, wszystkie rurociągi są zbudowane w wiecznej zmarzlinie. Kiedy ona się topi, to wszystko będzie stopniowo w niedługim czasie ulegało destrukcji. Myśmy już mieli w zeszłym roku taki przykład, gdzie 20 tysięcy ton oleju napędowego wypłynęło do środowiska, wypłynęło do rzek w Norylsku. Tam był wykorzystywany w tej największej fabryce niklu na świecie. Najprawdopodobniej przyczyną było tego to, że ten ogromny zbiornik był właśnie też oparty na palach wbitych wieczną zmarzlinę, która po prostu taje. Jest taki fajny film o zmianach klimatu, nazywa się Lód płonie. Zrobił go Leonardo DiCaprio. To dokumentalny film, jest tylko tam narratorem i producentem. I jest pokazane właśnie krajobraz tundry, akurat w Kanadzie, ale w Syberii wygląda to tak samo, gdzie ten krajobraz był kiedyś zupełnie płaski, a dzisiaj jest upstrzony maleńkimi, roztopowymi jeziorkami i pokazują, jak do takiego jeziorka przykładają pochodnie i ona się zaczyna palić, bo tak intensywnie wydziela się tam metan. Gdzieś tam na Syberii bardzo ważną rolę pełnią tak zwane zimniki, czyli drogi, które są budowane tylko w zimie, ze śniegu, z lodu, także po zamarzniętych rzekach. Tam jest wiele miejscowości, do których nie da się w żaden sposób dojechać. Nie ma stałych dróg, dlatego że ta zmarzlina w lecie lekko taje. I teraz jak jest tak ciepło, że tych zimników nie da się zbudować, bo nawet w listopadzie czy w grudniu jest na to za ciepło, to tam zamiera komunikacja, więc myślę, że Rosja będzie miała w związku z tym gigantyczne problemy gospodarcze. Tam mieszka 10 milionów ludzi, to
pochodzi prawie 90% rosyjskiego eksportu właśnie paliw. No, spodziewam się tam bardzo dużych problemów. Wspomniałeś... Ja bym dodał jeszcze coś do tego, co mój przedmówca mówił. Słyszałem o sytuacji, gdzie na Alasce jedno miasto praktycznie się zapadło pod ziemię ze względu na to właśnie, że było zbudowane na wiecznej zmarzlinie i mieszkańcy musieli zostać ewakuowani. I to też tutaj budzi się rozmarzanie Arktyki, topnienie lodu powoduje też to, że tak jak pan powiedział, ten efekt jest bardzo rozproszony, bo to ponieważ to może powodować uchodźców klimatycznych z miejsc ciepłych, gdzie życie będzie dosłownie już niemożliwe, praca codzienna będzie zbyt wymagająca fizycznie dla ludzi, ale też to może spowodować zalanie wysepek, chociażby na Oceanie Indyjskim, podniesienie poziomu wody i w pewien sposób, w pewnym momencie już możemy się obudzić pewnego dnia bez pewnych archipelagów lub ich części. No, też w tych archipelagach to oczywiście jest straszliwy problem dla tych ludzi, ale też ogromny problem będzie dla mieszkańców wielkich metropolii, bo na przykład Miami jest położone prawie na wysokości poziomu morza, czy Nowy Jork. Też tam dosyć szybko trafią. Gdyby się cała Grenlandia stopiła, a naukowcy mówią, że jest to bardzo prawdopodobne, to oczywiście nie będzie perspektywa kilku lat czy kilkunastu, tylko kilkuset, to poziom morza podniesie się o ponad 7 metrów, a gdyby stopiła się Antarktyda, a to jest też całkiem realny scenariusz, to poziom morza podniesie się o 70 metrów i wtedy no już bardzo wielu miast, które zamieszkują setki milionów ludzi. Dokładnie. Widzimy więc, że te zmiany klimatu mają miejsce, stanowią wielkie wyzwanie dla świata i mogą spowodować zmiany, których już nie będzie się dało odwrócić. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy Arktyce. Padła tutaj bardzo istotna kwestia raportu IPCC, który mówił o tym, że właśnie albo to był rok 2050, albo 2100, kiedy jest mowa o tym, że lód w całości może zniknąć z Arktyki. Wtedy ta część będzie kompletnie pozbawiona lodu. I teraz pytanie do ciebie, Jarku, jak to wpłynie na region? Jak wyglądałaby Arktyka, gdyby nie była w całości pokryta lodem? Jak wyglądałyby szlaki komunikacyjne, szlaki tranzytowe? Szczerze mówiąc, no nie słyszałem o tym raporcie, też ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. Tym bardziej ciężko mi sobie wyobrazić, gdyby nie było lodu na Arktyce, no zdecydowanie byłoby to po prostu jeden wielki ocean, miejsce do komunikacji i wtedy prawdopodobnie byłoby znowu jakiś podział, czy tak to określę, tortu między państwa mające swoje tereny w pobliżu Arktyki. Na pewno by się zwiększyła możliwość żeglugi. To byłoby duży pozytyw dla światowego handlu, dla państw mających, handlujących międzynarodowo. Chyba tyle. Wydaje się, że region z perspektywy geopolitycznej, jeśli spojrzymy na mapę, to on stanowi pewną kalkę tego, czym jest Morze Śródziemnomorskie, tak? Dwa wąskie ujścia. Wygląda to całkiem podobnie, więc możliwe, że o bardzo zbliżonych scenariuszach będziemy mogli mówić. Natomiast chciałbym, żebyśmy wspólnie jakoś podnieśli kwestię tego, jaki jest udział Polski w regionie, dlatego że Polska jako jeden z pierwszych krajów ratyfikował traktat szpicbergeński, bodajże to był 34 rok, na mocy którego Polska ma swobodę prowadzenia badań związanych właśnie na przykład z badaniem zmian klimatu. Także jako Polska jesteśmy obecni czysto prawnie w regionie od lat 30., natomiast faktycznie Polska jest obecna od połowy XX wieku, dlatego że wtedy już rozpoczęły się misje badawcze
związane z badaniem tego obszaru w ramach oczywiście współpracy wtedy ze Związkiem Radzieckim, ale lata 60. i lata 70. to już jest początek polskich autorskich projektów. To jest na przykład polska placówka badawcza Hornsund na archipelagu Svalbard. Do tego warto dodać placówkę Uniwersytetu Wrocławskiego, placówkę imienia Baranowskiego. Także od długiego czasu jesteśmy obecni i czy właśnie nie jest tak, że Polska z racji tego, że nie jest państwem arktycznym, to właśnie ze względu na badania, które tam prowadzimy, know-how, jakie posiadamy, że właśnie stanowimy ciekawy zasób i czy to nie decyduje o naszej pozycji w regionie? Jak panowie to czytacie? Czy to jest jedyne, co my możemy zaoferować regionowi Arktyki? Ja bym był do tego, szczerze mówiąc, sceptyczny. Gdybyśmy byli, prawdopodobnie to, że ratyfikowaliśmy ten układ, o którym powiedziałeś, również prawdopodobnie przez to znaleźliśmy się od samego chyba początku, ile się nie mylę, jako obserwator w Radzie Arktycznej, bo ze względu na wartość polskich badaczy i ich badań, na pewno jest dla nas ważne, Arktyka jest dla nas, dla Polski ważna ze względów bezpieczeństwa, jako wciąż sojusznik Stanów Zjednoczonych i państwo z zachodniej hemisfery. No myślę, że zależy nam na utrzymaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie, tego statusu quo, więc sądzę, że to jesteśmy raczej drugo, jeśli nie trzecioplanowym graczem w tym miejscu. No gdybyśmy byli istotnym, no myślę, że byśmy chociażby mieli firmy starające się o wydobywanie paliw kopalnych tam. No nic takiego nie ma miejsca. Ja myślę bardzo podobnie, że nasza rola jest tutaj polityczna, jest zupełnie symboliczna. To tam jednak rozdają karty Amerykanie i Rosjanie i tam nawet Norwegia specjalnie, chyba się niespecjalnie w to chce mieszać. I ja nie widzę jakichś tam specjalnych dla nas jako państwa miejsc poza nauką. Ja osobiście też uważam, że istotność gospodarcza tego regionu jest przeceniana. Tam faktycznie znajdują się bardzo duże złoża ropy i gazu. Ja osobiście myślę, że one nie będą nigdy wydobyte, że popyt na węglowodory będzie w najbliższych latach, dekadach bardzo szybko spadał z dwóch powodów. Jeden jest taki, że produkcja energii z odnawialnych źródeł energii jest znacznie jest tańsza niż z paliw kopalnych. W tym roku po raz pierwszy według Światowej Organizacji Energii najtańszą energią na świecie jest energia pozyskiwana ze słońca, solarna. Przeskoczyła właśnie energię ze spalania węgla, która do tej pory była najtańsza. Także myślę, że popyt na węglowodory z tego powodu będzie spadał. Drugi powód jest taki, że ten poziom wiedzy decydentów na temat, w jakiej dramatycznej sytuacji my się znajdujemy jako ludzkość, jako cywilizacja, jako planeta Ziemia, będzie powodował to, że te dążenia do zeroemisyjności gospodarek będą szybsze. Już coraz więcej krajów mówi, że będzie ograniczało swoje emisje szybciej niż wcześniej deklarowała. Co prawda na przykład Donald Trump wystąpił z porozumienia paryskiego, ale nowy prezydent Biden zapowiedział, że do niego powróci i Stany Zjednoczone te emisje redukują. Ostatnio zeroemisyjność na rok 2050 zapowiedziała Japonia, zapowiedziała Korea. Chińczycy powiedzieli, że dojdą do emisji zero netto w roku 2060. 30% najnowszego budżetu Unii Europejskiej ma trafić na to, żeby gospodarka europejska również była zeroemisyjna. I myślę, że to będzie drugi powód tego, że popyt na węglowodory będzie spadał. I przy tym, że te złoża
ropy, gazu, które są gdzieś tam w Arktyce, one są stosunkowo trudno dostępne, bo mimo, że ten letni lód bardzo szybko zanika, no tu w zimie ciągle on jednak ten ocean arktyczny, to koszty wydobycia tego będą na tyle duże, że to po prostu nie będzie działało. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o gospodarkę, to bardzo mocno na logistykę wpłynie otwarcie tego przejścia północno-wschodniego z Chin do Europy. Właśnie, podnieśmy może tą kwestię gospodarczą, bo ona jeszcze nie wybrzmiała wystarczająco. Ja prowadząc swój research, a także pisząc jeden z artykułów naukowych, dotarłem do bardzo ciekawych danych. Otóż zgodnie z polityką rosyjską, która teraz uważa region Arktyki za dużo bardziej istotny niż kiedyś, to już od połowy XX wieku Rosjanie mają, stale rozbudowują swoją flotę lodołamaczy. Pierwszy lodołamacz, jaki Rosjanie postawili, to był lodołamacz Lenin bodajże w 56 czy 58 roku, który zgodnie z raportem jednej z jednostek badawczych w armii amerykańskiej mówił, że te działania zapewniają rosyjskiej stronie żeglowność po terenach, na przykład przy Archangielsku, przy Norylsku, przy miejscowości Dixon, zapewniają żeglowność przez cały rok. Więc możemy mówić o tym wschodnim przejściu morskim, że ono jakby jest dostępne coraz bardziej i coraz bardziej, co stanowić będzie bardzo atrakcyjny element dla armatorów. On jeszcze tego nie stanowi, na pewno nie dla wszystkich armatorów. Ja miałem przyjemność rozmawiać z jednym z największych armatorów w Polsce. Oni, analizując kwestię Arktyki, powiedzieli, że utrudnienia związane ze stroną prawną są zbyt duże, żeby można było swobodnie żeglować po wschodniej drodze morskiej, chociażby kwestia Rosji, która skutecznie uniemożliwia swobodną żeglugę na swoich wodach wewnętrznych. To oczywiście są też obowiązki prawne, jakie jednostka morska musi spełniać, przede wszystkim klasa lodowa, ale też konieczność wyposażenia się w taki unikatowy dla jednostki morskiej podręcznik związany z bezpieczeństwem. Także te przepisy są wymagające dla armatorów, ale też kwestia klimatu jako główna w tej rozmowie została podana taka, że lód w całości jeszcze nie stopniał. Wyobraźmy sobie sytuację, w której on stopnieje w całości i wtedy szlak łączący na przykład port w Hamburgu i port w Japonii, to jest port w Yokohamie, tradycyjna droga prowadząca przez właśnie od portu w Yokohamie do portu w Hamburgu, wiedzie oczywiście przez cieśninę Malakę aż do Morza Śródziemnego, to ona gdyby została poprowadzona wschodnim przejściem arktycznym, zostałaby skrócona aż o 40%, więc stanowi to ogromne oszczędności dla handlu i spytam Ciebie też, Błażeju, przewrotnie, czy nie stanowi to też takiej właśnie czegoś takiego atrakcyjnego z perspektywy zmian klimatu, bo jeśli droga jest krótsza o 40%, to ślad węglowy jest też krótszy o 40%, czy mniejszy. Oczywiście nie. To, co się dzieje w Arktyce, to jest dramat. I my, jeśli wyobrażamy sobie, że świat, w którym lód arktyczny zniknie na stałe, to będzie taki sam świat, jak my dzisiaj mamy, że ten biznes wygląda tak jak dzisiaj, to na pewno tak nie będzie, bo te wszystkie prognozy mówią o załamaniu cywilizacji, bo będą występowały naprzemiennie susze, powodzie. W wielu miejscach życie stanie się niemożliwe, więc miliony, setki milionów ludzi będą szukały nowych miejsc do życia i jest całkiem prawdopodobne, że państwa i te wspólnoty międzynarodowe, które dzisiaj działają, tego nie udźwigną. Więc nie możemy się cieszyć z takich małych oszczędności na poziomie
spalania paliw przez statki w sytuacji, gdy w skali globalnej gospodarka będzie traciła biliony dolarów na tych pozostałych rzeczach, czyli suszach, pożarach. Jest już dzisiaj dużo więcej huraganów, one mają większą moc. To wszystko będzie powodowało, że ten świat za lat 20 czy 30 będzie mocno się różnił od tego świata, który my dzisiaj znamy. Jak sięgniemy do polskiej polityki ekologicznej 2030, to jest oficjalny dokument polskiego rządu. Polski rząd nie jest jakimś rządem, który mocno podkreśla problem zmiany klimatu. Raczej ze względu na to silne lobby górnicze, my jesteśmy ciągle gdzieś tam w tyle, jeśli chodzi o to. No to w tym oficjalnym dokumencie polskiego rządu na 2030 rok, już za chwilę, jest napisane, że będzie więcej susz, że będzie więcej pożarów, że w wielu miejscach w Polsce, nie w Afryce, będzie brakowało wody do picia. Więc ta perspektywa, że będziemy mieli trochę tańsze rzeczy z Chin, dzięki temu, że statki z Chin spalą mniej ropy płynąc do Hamburga, to nie jest fajna perspektywa, bo my równocześnie zapłacimy tysiące i miliony razy wyższą cenę za te zmiany klimatu, któreśmy sprowokowali. Jarku, poproszę Cię, żebyś też spróbował podnieść tę kwestię gospodarczą może trochę z innej strony. No, mówiąc krótko, biorąc pod uwagę to podejście pana Błażeja, faktycznie no, jakby nie ma tematu, natomiast no, jest jak jest i prawdopodobnie póki co lepiej nie będzie, faktycznie póki nie zmniejszy się produkcja gazów cieplarnianych czy dwutlenku węgla. Natomiast tak jak mówiłeś o Japonii, statkach z tokenem, myślę, że przede wszystkim najpierw drogą północną popłyną właśnie statki z Chin, ponieważ no, tutaj Rosja odgrywa najważniejszą rolę i bez zgody Rosji na przepłynięcie ich wód morskich na północy, no, to nie będzie po prostu możliwe. Natomiast no ja się tutaj tak wycwaniłem, troszkę mam mapę przed sobą i w ogóle najpierw, żeby statki te mogły przepłynąć, no to muszą przepłynąć przez cieśninę Beringa, która jest również jest takim stykiem rosyjsko-amerykańskim z Alaską. No i tutaj też istnieje ryzyko. Specjaliści mówią, że no wydaje nam się, że to będzie takie łatwe, będzie taka łatwa ta droga północna, natomiast no tu się w razie jakiegoś konfliktu, bo to jest droga północna ma być nie tylko skróceniem drogi, ale też ominięciem miejsc tak zwanych wąskich gardeł kontrolowanych nie przez Chiny, tylko przez ich oponentów, między innymi Stany Zjednoczone, ich sojuszników, no przede wszystkim cieśnina Malakka przy Singapurze. Więc no jest to na pewno miejsce lepsze dla tego handlu, powiedzmy, chińskiego i transportu, natomiast nie pozbawione VAT. Z pewnością ten handel, jeśli chodzi o ta droga morska północna, również jeśli chodzi o Polskę, no nie jest też jakoś super rozwiązaniem, bo również tak jak i ta droga morska jedwabnego szlaku również omija nasz kraj. Więc również na tym nic nie zyskujemy, tak? Bo ponieważ statki płynące z Chin z Azji przez drogę północną lądują prosto w Hamburgu, w jednym z największych portów handlowych świata. Więc no, dla nas to nie jest żadna zaleta. Jeśli chodzi o handel, no, to niewątpliwie no, będzie to szybsze, przy okazji tańsze dla armatorów. Niestety póki co wciąż tak mi się wydaje, że biznesmeni, no, armatorzy nie patrzą przede wszystkim ze względu na szkodę dla klimatu, przez co wygląda to, jak wygląda stan środowiska, tylko na zysk i na oszczędność. Więc chyba tyle mogę o tym powiedzieć. No. Wspomniałeś teraz o kwestii chińskiej, czyli o tym, że w pierwszej kolejności handel miałby właśnie
być jakby prowadzony przez stronę chińską. Czy miałeś tutaj na myśli kwestię polarnego, jedwabnego szlaku i mógłby się ją jakoś poruszyć? No tak, oczywiście. No przede wszystkim o to mi chodziło, ponieważ no tak jak też chyba wspomniałeś o chińskiej Białej Księdze, publikowanej w 2018 roku pod tytułem Polityka Arktyczna Chin. Właśnie Chiny po raz pierwszy w ogóle wspomniały o tym w dokumentach, jakiejś tam strategii, no i właśnie ten dokument przedstawił tę strategię dotyczącą Arktyki. No, jednakowoż to już nie było pierwsze zainteresowanie Chin tym regionem, ponieważ jak już wspomniałem, Rada Arktyki, Chiny stały się w 2013 roku dokładnie jej obserwatorem. To też pokazuje, kiedy, jak późno Chiny zaczęły się tym miejscem interesować, a już zdążyły chociażby wybudować swój drugi nowy, raczej lodołamacz, ponieważ pierwszy biały smok chińskiej nazwy niestety nie pamiętam. Jest to nazwijmy to demobil z sił morskich Ukrainy, jeszcze postsowieckich. Od 2003 roku Chiny posiadały bazę właśnie na Svalbardzie, więc no, myślę, że te badania naukowe to jest między innymi takie soft power, którym jak mówiliśmy, no Polska nie wykorzystuje. No i tak jak powiedzieliśmy sobie, droga, tutaj właśnie też takie mam małe notateczki, o ile krótsza będzie ta droga. O 6400 kilometrów są takie wyliczenia, że będzie krótsza droga, jeśli chodzi o fragment morski, relacji Szanghaj-Hamburg i to jest oszczędność około 20 dni. No, jest to kolosalna różnica, pozwalająca znowu zaoszczędzić swoje środki. No ale żeby Chiny mogły to robić, no raz, że musi faktycznie być ten fracht, musi być możliwy, bo ponieważ za każdym razem wykorzystanie okrętów rozbijających ten lód lodołamaczy, no jest to nie mało opłacalne, więc ten lód faktycznie niestety musi bardziej stopnieć, żeby to było możliwe na masową skalę, tak to nazwijmy. Z kolei druga kwestia, no Chiny, to już dochodzimy do takich rzeczy bardzo globalnych, no relacji Chin z Rosją, no ponieważ Rosja będzie musiała się zgodzić na to, tutaj wychodzą no, powiązania Chin i Rosji, którymi też się troszkę zajmuję. No na pewno Chiny, Rosja są w jakiejś choćby niewielkiej komitywie, natomiast na pewno nie jest to taki duży sojusz, jak mówimy chociażby o państwach NATO, bardziej trochę takie małżeństwo z rozsądku, może przyjaźń, która jest po prostu opłacana w tym momencie. A powiedz, bo istotnie to jest jak najbardziej prawda, że żeby kierunek tych statków mógł opływać Rosję, no to oczywiście Rosja musi wyrazić na to zgodę. Zatrzymajmy się chwileczkę na tych relacjach. Jak uważasz, czy Rosja będzie skłonna udostępnić swoje wody terytorialne, czy raczej jak już nie będzie potrzebna jako powiedzmy sklep z surowcami, to może dojść do rozwodu tego małżeństwa z rozsądku? No, Rosja nie jest tylko sklepem z surowcami, ponieważ do niedawna stanowiło główne źródło, jeśli chodzi o zakup broni. Wciąż to z Rosji pochodzą najlepsze myśliwce, które posiadają Chiny, a przynajmniej ich elementy, jak na przykład silniki odrzutowe w japońskich myśliwcach. No na pewno zbliżenie Chin i Rosji nastąpiło po 2014 roku, kiedy sankcje wprowadzone przez kraje Europy po inwazji na Krym rosyjskiej spowodowały, że Rosja no, zaczęła bardzo dużo tracić gospodarczo, żeby móc dalej jakkolwiek się rozwijać i handlować, musiała skierować swój wzrok bardziej na wschód i na północ, na południe, przepraszam, gdzie leżą między innymi Chiny. No i Chiny z Rosją dużo współpracują. Właśnie wydaje mi się, że ta współpraca morska jest niezwykle ciekawa, ponieważ te państwa zaledwie w przeciągu niecałych 10 lat przeprowadziły kilkanaście co najmniej ćwiczeń morskich,
Często było to w miejscach dość, że tak powiem, mało bezpiecznych, ponieważ chociażby na Morzu Południowochińskim, które jest sporne między kilkoma krajami, w tym Chinami czy Wietnamem. Również oba państwa ćwiczyły w czasie wojny w Syrii, nieopodal, oczywiście wojny z udziałem Rosji, nieopodal syryjskich wybrzeży. Niedługo później również na Morzu Bałtyckim, gdzie to chińskie okręty przebywające tam dokowały między innymi w bazie w Kaliningradzie, która jest jedną z bardziej uzbrojonych baz morskich na świecie. Chcę wtrącić, to ja tu też widzę spore zagrożenie dla pokoju na świecie, to zbliżenie chińsko-rosyjskie, a też to, że zakładam, że Rosja będzie miała ogromne kłopoty gospodarcze z tych dwóch powodów, o których mówiłem, nie w przyszłym roku, czy nie w tej dekadzie, ale w relatywnie krótkim czasie, to znaczy spadek popytu na węglowodory, a to jest 50% budżetu rosyjskiego. Z drugiej strony ogromne problemy infrastrukturalne właśnie na Syberii, w Arktyce, związane z rozmarzaniem wiecznej zmarzliny. Też będą na pewno duże kłopoty z finansowaniem remontów tych rurociągów, bo coraz więcej banków wycofuje się z finansowania przemysłu paliw kopalnych. I ja myślę, że Rosja będzie miała ogromne problemy gospodarcze i budżetowe. I tu z historii niestety widzimy, że ten kraj ma taką tendencję odwracania uwagi własnych obywateli od kłopotów gospodarczych. Uwiązł po prostu małe wojny i tak było to robione w Czeczenii, to było robione w Gruzji i wreszcie ta inwazja na Ukrainę też jest tego świetnym przykładem. Myślę, że Rosja bardzo mocno gra w tej chwili na to, żeby destabilizować Unię Europejską. Te bombardowania cywilnych obiektów w Syrii, które Rosja prowadziła, mocno się przyłożyły do tego, jak duża liczba uchodźców z Syrii ruszyła właśnie w stronę Europy. To ja się obawiam też, że ten region arktyczny może być takim miejscem na generowanie takich konfliktów, właśnie takich pokazowych, propagandowych, które gdzieś to społeczeństwo rosyjskie konsolidują wokół jakiegoś zewnętrznego wroga. Więc prawda, szczęśliwie jest tak, że te wszystkie kraje są w NATO, czy Norwegia, czy Islandia, czy Kanada, więc być może to będzie wystarczający czynnik odstraszający. Natomiast jest to taki punkt zapalny, bo granice faktycznie nie są wytyczone. Nie do końca wiadomo, w którym miejscu się ta płyta kontynentalna kończy, do kogo należy ten biegun północny. Rosjanie tam ostatnio zostawili swoją flagę, płynęła tam łódź podwodna, położyła na dnie morskim flagę, więc oni mocno sobie roszczą też prawa do tego terenu. Z ciekawostek przypomniałem sobie, że przez wiele lat na biegun północny były organizowane piesze wyprawy i to już takie było miejsce, no może nie tak popularne jak Mount Everest, ale dużo turystów takich bardziej hardkorowych chodziło na piechotę na biegun północny. Od kilku lat się tego nie robi, bo w lecie, kiedy się chodziło, kiedy tam jest dzień i temperatury są zdatne do przeżycia, ten lód jest już zbyt miękki, nie da się po nim chodzić. Teraz na biegun północny się pływa ciągle jeszcze faktycznie lodołamaczem, ale w tym roku wpłynął niemiecki lodołamacz, taki naukowy, Polar Stern, ale to taki naprawdę malutki, malutki stateczek. I on wpłynął spokojnie na biegun północny. Kapitan, który tam w tym regionie już pływał wiele razy, mówił, że nigdy nic takiego
nie widział, że były takie szerokie korytarze pomiędzy lodem na samym biegunie. Więc to też pokazuje skalę tego dramatycznego zjawiska, które się dzieje. Jarku, czy chciałbym coś dodać do tej kwestii, bo ja z wypowiedzi Błażeja chciałbym wyciągnąć dwie bardzo istotne kwestie. Pierwsza to jest ta, że paradoksalnie Federacja Rosyjska straci na procesie, który ma obecnie miejsce w Arktyce, bo pierwsze myśli, jakie mogą przyjść do głowy, to właśnie takie, że lód się stopi, wobec czego wydobywanie tych surowców będzie łatwiejsze. Właśnie niekoniecznie. Czy może to właśnie ze względu na te problemy wewnętrzne, na przykład Rosja nie zaangażowała się, tak jakbyśmy się tego spodziewali, w ostatni konflikt w Górskim Karabachu na Kaukazie? Znaczy ja tylko niekoniecznie, może nie o Karabachu, ale Rosja być może mogłaby wydobywać te rzeczy, te dobra, natomiast musiałaby je potem mieć komu sprzedać. A jeśli o to chodzi, to już przechodzimy do bardzo zawiłych kwestii polityki międzynarodowej, między innymi sprzedaży amerykańskiego LNG czy Baltic Pipe'u. Panowie, będziemy zbliżali się pomału do końca naszej rozmowy, wobec czego poproszę o takie ćwiczenie intelektualne. Jak wyobrażacie sobie Arktykę za 50 lat, czy może prościej, jakie widzicie skutki trendów, które obecnie mają miejsce? Jak po prostu będzie wyglądała Arktyka za 20-50 lat? No, na pewno scenariusze są dwa. Jeden, który wydaje mi się znacznie bardziej prawdopodobny, jest dramatycznie pesymistyczny. To znaczy nie ma większości letniego lodu w Arktyce. Nie ma niedźwiedzi polarnych, nie ma wielorybów, nie ma krylu. Znaczy nie ma wielorybów, bo nie mają co jeść, bo populacja krylu gwałtownie spada ze względu na zakwaszenie oceanów. To jest kolejny dramatyczny efekt tych naszych emisji dwutlenku węgla. Jest więcej dwutlenku węgla w atmosferze, tylko więcej się rozpuszcza, ocean się staje kwaśniejszy i przez to te organizmy, które żyją w oceanach i budują swoje szkieleciki z węglanu wapnia, nie są w stanie tego więcej robić, bo ten węglan wapnia się po prostu rozpuszcza. I ten efekt już stopniowo widzimy w wielu ekosystemach morskich. No to akurat taki ekosystem, który jest odległy od Arktyki, bo Wielka Rafa Koralowa wokół Australii, tam z powodu ocieplenia i zakwaszenia oceanu wyginęło już połowę populacji korala. 50% już koralowców nie ma. Więc to jest ten kierunek, w którym my niestety zmierzamy, czyli ogromne zubożenie środowiska naturalnego i to Arktyka to jest przede wszystkim morze i te środowiska morskie się bardzo zubożą. I to jakby w historii geologicznej Ziemi takie historie się zdarzały kilkakrotnie i naukowcy właśnie zazwyczaj je łączą z bardzo zwiększoną zawartością dwutlenku węgla w atmosferze. Te tam 60 czy 200 milionów lat temu to się działo z takich przyczyn naturalnych. Na przykład 250 milionów lat temu były ogromne erupcje wulkaniczne i znowu to się działo akurat na dzisiejszej Syberii. Po niej zostały ogromne, ogromne pola lawy, trapy syberyjskie. Te erupcje by spowodowały uwolnienie dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. W bardzo krótkim czasie w skali geologicznej, czyli setek tysięcy lat, bardzo mocno się podniosły przez to temperatury, bardzo mocno się zakwasiły oceany. W tym okresie, czyli w tym okresie permskiego wymierania, z mórz zniknęło 95% wszystkich gatunków. I ten scenariusz, w którym my idziemy dzisiaj, czyli szybkie ogrzewanie Ziemi, potencjalne uwolnienie ogromnych ilości klatratów z
zwierzchnej zmarzliny, metanu ze zwierzchnej zmarzliny i z klatratów, no może spowodować to, że Ziemi grozi kolejny wielki epizod wymierania, już tym razem nie spowodowany przez wulkaniczność, tylko przez nasze działania. No i jest oczywiście drugi, bardziej optymistyczny scenariusz. On wymaga ogromnych nakładów i ogromnego samozaparcia i ogromnej współpracy wszystkich państw na świecie, żeby to wszystko powstrzymać. Tylko mamy bardzo mało czasu, bo naukowcy mówią, że mamy mniej niż 10 lat, żeby zredukować aż emisję do zera. Bo inaczej przekroczymy próg ogrzania atmosfery o 2 stopnie Celsjusza i według tych raportów IPCC to jest taki próg, gdzie sprzężenia zwrotne, które wtedy się uruchomią, nie będziemy już w stanie nad nimi zapanować. Czyli tego metanu się wydzieli tak dużo, że cokolwiek byśmy zrobili, to ta zagłada nas niestety nie ominie. Także bardzo mało czasu na bardzo gwałtowne działania. Jarku, czy chciałbyś coś dodać? Tak, no też mu jest po raz kolejny ciężko coś dodawać po tak bardzo kompleksowej analizie. Może powiem tak, na pewno prawdopodobnie już nie doświadczymy takich scen czy mojej pasji filmów, jak na przykład w serialu Terror, gdzie odkrywcy poszukujący przejścia północno-zachodniego w XIX wieku utknęli właśnie pośród lodu i wielu z nich zginęło. No, prawdopodobnie takich scen już nie będzie ze względu na rozmarzanie tego lodu. Oczywiście to niesie osobom pasjonującym się geopolityką, czy nie osobom właśnie zajmującym się handlem, oczy mogą zapłonąć ze względu na otwierające się możliwości i zmiany. Jednakowoż no myślę, że jest to jednak raczej ponura przyszłość po prostu. Ale może jednak spróbujmy jakiś pozytywny akcent na koniec, panowie. Może te 10 lat to wystarczy, Błażeju. No oby. Ja tym się zajmuję od półtora roku. Gdy przeczytałem parę książek, trochę artykułów, obejrzałem jakieś filmy i zorientowałem się, w jakiej strasznej jesteśmy sytuacji. No zwłaszcza dzieci, tak? No bo ja tego może już nie doczekam, tych najgorszych skutków, ale one tak. Ja zostawiłem pracę i zajmuję się właśnie tym mówieniem ludziom, gdzie jesteśmy, wychodzeniem na ulicę, pomaganiem w różnych protestach, bo też rządy i korporacje próbują dzisiaj mówić taką rzecz, że to od nas, od naszych osobistych wyborów zależy przyszłość naszej planety. To, czy nie wiem, my będziemy jeździli samochodem, czy będziemy jedli mięso i tak dalej. To są wszystko ważne rzeczy, ale tak naprawdę klucze do naszego przetrwania mają rządy i mają organizacje międzynarodowe. Bo to największe emisje, to oni są tylko w stanie zatrzymać. Bo to jest energetyka, to jest system transportowy, to jest system organizacji rolnictwa, to jest termomodernizacja. To muszą oni zrobić. My musimy bardzo mocno naciskać na naszych rządzących, żeby oni nam dali szansę na przetrwanie, żeby oni wykonywali po prostu swoją robotę. Czyli to są rzeczy, które możemy, a nawet powinniśmy robić, żeby starać się zapobiec zmianom klimatu. To jest pewna zmiana stylu życia, pewna oszczędność, no i wywieranie tego wpływu na podmioty, które realnie są w stanie te sytuacje zahamować, więc rządy, korporacje i właśnie powinniśmy być na tym punkcie wyczuleni. Chciałbym panom serdecznie podziękować za uczestnictwo. To niezwykle ważne, że podejmujemy te kwestie. Dziękuję Jarku, dziękuję Błażeju. Oby więcej tych głosów związanych z nie tylko Arktyką, ale właśnie zmianami klimaty pojawiało się w naszej debacie publicznej i wierzę, że dziś właśnie dołożyliśmy własną cegiełkę do próby zatrzymania tego, co nas czeka. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich na inne wydarzenia Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji i Forum Młodych Dyplomatów. No, musimy o tym przypominać. Oczywiście, przypominając, zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji. Jutro we Wrocławiu organizujemy spotkanie związane z Polonią, a inne przedstawicielstwa regionalne organizują wydarzenia również w tym temacie. Zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Twittera. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych wydarzeniach. Dziękuję wszystkim za udział. Bo ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że te opinie, które głosiłem, to są moje prywatne opinie, to nie są opinie tego ruchu, który ja reprezentuję, no bo on oczywiście nie ma opinii na temat polityki rosyjskiej i tego typu rzeczy. Yeah.